zaburzenia odżywienia nie są jednym z tych lekkich, łatwych i przyjemnych tematów, niemniej jednak musimy o nich rozmawiać. Psychologia jest tak, że przyczyn bardzo wielu zaburzeń upatruje się w dzieciństwie i coś w tym chyba jest, bo de facto bardzo wiele właśnie naszych zaburzeń, naszych lęków wywodzi się właśnie z dzieciństwa. W dzieciństwie jesteśmy programowani na pewne zachowania, które później w dorosłości albo nam się przydają i są ok, albo jednak nie są ok, są takim wirusem, błędem w systemie. Pytanie, czy sobie potrafimy z tym wirusem poradzić, czy nie. Prawda, nie ma chyba rodziny niepatologicznej, każda jest w jakimś tam stopniu patologiczna. Kurde, jak ja tu myślę, ile mogę błędów popełnić jako matka, to aż mi się odechciewa mieć dzieci. I to samo dotyczy zaburzeń odżywiania. Oczywiście nie w każdym przypadku, ale w bardzo wielu są to wynik pewnych właśnie złych zachowań, których uczymy się w dzieciństwie. Zacznijmy od tego, że dzieci są notorycznie przekarmiane. Powtarza się w naszej kulturze, że zdrowe dziecko to jest grube dziecko. Jeśli dziecko nie jest pulchne, no to znaczy, że rodzice popełnili jakiś błąd. Że coś jest nie tak. Jeśli trzyletni maluch czegoś nie je, to znaczy, że coś rodzice popełnili jakiś błąd, to jest w ogóle porażka. Zaraz wejdzie, to jest jakaś patologia w ogóle. Jak dziecko może zostawić obiad? Jak to nie jesteś głodna? Co znaczy nie jesteś głodna? Okej, dobra, rozumiem, bo ja też nie wiem, jak to znaczy nie być głodną, ale hello, tak nie powinno być. A już broń Boże, jeśli dziecko naprawdę jest głodne, to zaraz wejdzie jakaś pomoc społeczna, to jest w ogóle jakaś nie do pomyślenia. W moim domu tak nie będzie. Kiedyś, wiecie, był trochę mniejszy dostęp do żywności, jakoś tak chyba naszym dziadkom, może jeszcze rodzicom, chociaż nie wiem, czy waszym rodzicom też, dziadkom, naszym pradziadkom się wydaje, że skoro tego jedzenia jest potąd, no to znaczy, że my to wszystko musimy zjeść. Co zjesz dzisiaj na obiad? Wszystko. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce już 20% dzieci w wieku od 3 do 11 lat ma nadwagę lub otyłość. Znaczy, że chyba jednak nie są takie głodne. Drugim problemem jest psychologiczna relacja z tym jedzeniem. Jeśli ładnie zjesz obiad, to znaczy, że dostaniesz nagrodę. No i tak, przez to w dzieciństwie żresz po prostu jak świnia, no bo dzięki temu rodzice cię nareszcie chwalą. Zawody. Kto pierwszy zje obiad? No i tak. Jesteś ty, jest twoje rodzeństwo cioteczne, no i kto pierwszy się nawpierdala, kto pierwszy będzie już prawie żygał, ten ręka do góry, nagroda, zwycięstwo, puchar. Nie wiem w czym, ale dla dzieci, na dzieci to jakoś chyba działa. Na mnie działało. Czujesz się jak worek śmieci, bo już te okruchy chleba ci wypadają z gęby, ale dostajesz pochwałę. To się liczy. Zjadłaś ładnie obiadek, jesteś grzeczną, ładną dziewczynką. Nie zjadłaś obiadek, marsz do kąta. Nie będzie bajki, nie będzie nagrody. Pójdziesz głodna spać, a następny, nie zjesz obiadu, to następny posiłek, dopiero kolacja. Nic w międzyczasie. Będziesz chodziła głodna. Będą ci się śniły wilki. Jezu, was też te straszyli wilkami. Tym bardziej, jeśli poza stołem rodzice nie zwracają na ciebie uwagi. Skoro już przy nagrodach jesteśmy, no to trzeci problem, słodycze. Słodycze, a konkretnie traktowanie ich właśnie jako nagrody. No bo skoro już zjadłaś ten obiadek, to należy ci się jakaś nagroda. Nagroda w postaci czekolady. Tylko dziecko, które się nawpierdalało, ona zasługuje na to, żeby jeszcze dopchać się poza korek. Nie marudziłaś przez godzinę w kościele, no to będzie nagroda, lody. Posprzątałaś po sobie zabawki, proszę, oto twoja czekolada. Wróciłaś do domu tak jak mama kazała, batonik dla ciebie. Sami dobrze wiecie, czym to się może kończyć. Wreszcie trzeci błąd, odwracanie uwagi od samego jedzenia, od samego aktu jedzenia. I w rodzinie nie było takiego przyzwyczajenia, że po prostu siadamy do stołu, że celebrujemy ten posiłek, że się nim cieszymy, że mamy w ogóle wybór, co mamy ochotę zjeść, czy pomidorową, czy rosół, tylko nie. Jest dziecko, które dostaje po prostu kanapkę i nie może wybrać, czy chce ogórka, czy pomidora, no bo mama nałożyła i to, i masz zjeść i koniec. Ono później dorasta w przeświadczeniu, że jedzenie to nie jest żadna przyjemność. No mówmy się, jedzenie jednak jest przyjemnością, tylko właśnie trzeba tę przyjemność odpowiednio celebrować, nauczyć się tej przyjemności. Nieodczuwanie przyjemności z jedzenia właśnie wiąże się z tym, że później kończy się takimi patologicznymi. Spytajcie bulimiczkę, która ma napad, czy ona z tego jedzenia czerpie jakąś przyjemność. No nie, mogę wam powiedzieć, że nie. To nie jest przyjemność, to jest chyba karanie siebie. I później już w dorosłym życiu tak właśnie jemy na szybko, byle co, byle w pośpiechu, nie. A tak naprawdę bardzo dużo może zmienić, zwłaszcza osób z zaburzeniami odżywiania, to, że po prostu usiądziemy do tego posiłku, to, że poświęcimy czas, że go sobie sami przygotujemy, że po prostu celebrujemy, że jemy z kimś. To też jest bardzo ważne. No i tak, dziecko nie chce zjeść obiadu, więc wmuszamy resztę, byleby tylko dokończyć słoiczek, no bo jak to wyrzucić? No bo jak to? Przecież tu jest przygotowana porcja, musisz to zjeść.
i takie dziecko ogląda bajkę albo bawi się tabletem, a matka gdzieś tam wpycha z boku, więc co to za przyjemność? No nie ma. No i czym to wszystko się kończy? Tym, że wchodzimy w dorosłe życie nienauczeni takiej prawidłowej, emocjonalnej więzi z tym jedzeniem. Tym, że uczymy się, że bycie najedzonym po korek to jest coś przyjemnego, no bo będziemy pochwaleni. Tym, że nie można przecież wyrzucać, skoro jest nałożony talerz, no to musimy zjeść. Chociażby nie wiem, jak niedobrze nam było, musimy dokończyć ten posiłek. To, że jemy w samotności, to, że nie czujemy przyjemności z jedzenia, to, że jedzenie wiąże nam się z różnymi emocjami, czasem z dobrymi, czasem ze złymi. Że słodycze, które dotąd były nagrodą, stają się dla nas nagrodą, którą sobie sami dajemy. Zdany egzamin, czekolada. Awans w pracy, pudełko delicji. A już nie daj Boże, odniesiemy jakąś porażkę, no to wtedy tym bardziej potrzebujemy pociechy, więc nagradzamy siebie potrójnie. Nie udało się coś w pracy, 3 pudełka delicji, jedzone w samotności. A później następuje uczucie wstydu, z którego ciężko się pozbyć. I z tego wstydu nie mówisz nikomu o swoich problemach i próbujesz się jakoś pozbyć tego jedzenia różnymi drogami. Wymiotując, biorąc leki przeczyszczające, uprawiając sport do nieprzytomności. I coraz bardziej nienawidzisz swojego ciała. Albo odwrotnie, jedzenie staje się fetyszem, jedyną rzeczą, którą potrafisz kontrolować. Nie dogadujesz się z chłopakiem, szef na ciebie nakrzyczał. Nie masz kontroli nad tymi ludźmi, więc przynajmniej będziesz miała kontrolę nad sobą. Przestaniesz jeść. Jesteś zła, bo ktoś cię wyzwał od najgorszych. Udowodnij, że wcale tak nie jest. Nie zjedz po prostu śniadania, odmów sobie obiadu, albo cały dzień nic nie jest. Wydaje ci się, że nie ogarniasz swojego życia. Nieprawda, masz przecież kontrolę nad tym, co jesz. Za karę, z nerwów, ze smutku, z radości jedzenie staje się jedyną rzeczą, którą jesteś w stanie kontrolować i która wydaje ci się, że nie rządzi twoim życiem, że przecież ty nią rządzisz. Tak naprawdę jest inaczej. Najgorsze jednak są te dwa uczucia. Po pierwsze wstyd. Wstyd, który nie pozwala pójść do specjalisty, który nie pozwala się przyznać przed kimś, a tym bardziej przed samym sobą, że mamy problem. A druga rzecz to jest po prostu bagatelizowanie problemu i czekanie, przecież sam się rozwiąże. Sam o sobie z tym poradzę. Nie, nie poradzisz sobie. Naprawdę, lepiej pójść do specjalisty, do psychologa, do psychodietetyka, porozmawiać z kimś, znaleźć faktyczną przyczynę tego problemu. Może to są jakieś problemy z dzieciństwa. Może potrzebujesz po prostu przeżyć to jeszcze raz. Może potrzebujesz zmienić pracę, zmienić partnera, założyć aparat na zęby, wyprostować, zmienić coś w swoim wyglądzie, żeby przejść z tej fazy dzieciństwa, z której ciągle nie możesz wyjść i wreszcie stać się dorosła. A powiem ci jedno, chodzenie do psychologa nie jest niczym wstydliwym, naprawdę. Możesz pójść na terapię zaburzenia odżywiania, na której poznasz innych ludzi, którzy mają taki sam problem, i zobaczyć, że nie jesteś sama. A o konsekwencjach w postaci rozregulowanego metabolizmu, zniszczonego układu trawiennego, problemów z głową, niemożliwością skupienia się i zbudowania trwałej, zdrowej relacji, to ja mogłabym wam naprawdę godzinami opowiadać. Ale nie o tym jest ten film. Naprawdę przyznanie się do problemu przed samą sobą, a tym bardziej przed innymi, daje niesamowitą ulgę. I wierz mi, nie ma czego się wstydzić. Zrób to. Dla mnie, ale przede wszystkim dla siebie. Trzymajcie się ciepło, niech wam bicki i cycki rosną. Jędrne, piękne i zdrowe. Pa.